tam gdzie spotykają się ze sobą burzliwa jak morze bezbrzeżna jak morze ładoga i newa rzeka tętniąca falami jak arteria krwi pod sercem olbrzyma tam gdzie dawniej dzikie ludy walczyły ze sobą potem drużyny nowogrodu moskwy ze szwedami gdzie tysiące mężnych poległo pokrywając pole na którym nie można zasiać kartofli jak mówi stary will shakespeare tam, gdzie miejsce tylko dla żerowiska czarnych kruków, kiedy z chmur wichurą gnanych zlecą na ziemię, niosąc w dziobach krwawe ochłapy. Tam, gdzie jedynie śmierć powinna by zamieszkać na skalistej wyspie, strzegąc hyperborejskich krain, gdzie są ciche i cudowne noce, białe latem i obłędnie tragiczne, zorze borealne, jak zjawy angelicznych duchów, wśród ciemnościowej męki tego piekła. Tam forteca. O grubych, niskich, żółtawych bastionach. Potworny krab, zrodzony przez macicę ładogi, zapłodniony przez wicher diabła. Teraz jest świątynią boleści, świątynią dumań straszliwszych niż Chrystusa na pustyni. W tej wieży świetlicznej na drugiem piętrze męczyła się piękna żona Piotra Wielkiego, Eudokia Lopuchina, oddana najpierw do klasztoru, potem zmuszona oglądać wbicie na pal tego oficera, który chciał ją wyzwolić. Tu umarła też Maria Aleksiejewna z głodu. O piętro niżej, w izbie, gdzie jest piec kaflami kolorowymi zdobny, przeminęło niepojęcie, smutne życie władcy Joanna Antonowicza, który od czwartego roku życia, zamknięty w celkowym więzieniu, bez książek innych niż Biblia, bez towarzyszów innych niż dozorcy, został aż do końca nierozwiniętym dzieckiem, zabity w czasie buntu przez tychże dozorców. Bohater smutniejszy. Niż z Calderona życie to sen nie wyliczajmy grozy nie wyczerpiemy jej opisem nikt nie zna tych raskolników co tu zamorzyli się w ciemnych norach deskami zakryto im drzwi i okna na głucho i tylko straże silne i ostrożne nie mogące słowa przemówić z więźniami, przechadzały się za murem tu reformatorzy zapaleni liberalizmem Katarzyny II, przez też semirabide północy uwięzieni i niewypuszczeni, aż po jej zgonie. Kiedy już byli żyjącymi trupami, Nowikow, porucznik Kriecjetow, tu pierwszy konstytucjonalista rosyjski, kniaż golicyn umarł. Tu zamknięci bywali potworzy okrucieństwa i tyranii, jak zwalony wremieńszczyk Biron. W najniższej kondygnacji pod niskiem, beczkowym sklepieniem, gdzie nie było podłogi, lecz zmarzła, wiecznie wilgotna zapleśniała ziemia męczył się mason Polski major Łukasiński. Cichy, głęboki myśliciel, chcący przeobrazić ducha narodowego w lożach wznoszący przedziwne dla serca ludów katedry. Po 11 latach męki w fortecach polskich, zapomniany przez rodaków w lochach belwederu, kiedy Warszawa upajała się wolnością dni listopadowych 1831 roku. Tu został zamknięty. I przez lat 37 żył na tym pokarmie za trzy kopiejki dziennie miedzią, bo tyle zostawało z płacy na więźniów. Kiedy dozorcy więzienni przepuścili ją przez swe kieszenie. Z głodu cierpiał cyngę, od której wypadły zęby. W strachu mroków nocnych, kiedy szatani kręcili się w zamieciach śnieżnych, odprawiając swój nokturnowy sabat w pustce tych dni szarych jak dusza pająka, w trwodze śmiertelnej orodaków słysząc jak świstały kibitki z malowniczych wiosek pod górami Świętego Krzyża aż het, het, het w tajgi, starzec skrzepiony tą dziwną jogą, której imię było Polska, Nareszcie uległ obłędowi, jeśli można tak nazwać melancholię najgłębszą, gdzie wszystkie myśli kierowały się do wzniesienia z upadku kraju. Córka nadzorcy więziennego ostatnie dni starcowi umajała troskliwością. Nie pozwolono mu nawet wtedy widzieć się z rodziną własną. I w tym piekle nieznanym dantemu umarł. Tu różni rosyjscy myśliciele i działacze w tych kamiennych workach więdli rozkładali się za żywa, aż który wolą Bożą umarł z długiej choroby. Zwykle suchoty i szkorbut, szczególnie dla tych młodzianków po lat 17. Tu Besturzewy, tu Kiprski, tu starszy i młodszy bracia rajewscy. Z nich jeden w obłędzie oddany pod dozór krewnych. Tu spełniano wyroki śmierci. Kiedy nie był wykonywany akt szubienicy, czytano skazańcowi wyrok śmierci, nakrywali go prześcieradłem, na oczy spuszczali biały kołpak. Lecz w tejże chwili, gdy kat miał zaciągnąć pętlicę, nagle zjawiał się Feldjäger, który objawiał ułaskawienie. Zamiast śmierci wieczną katorgę. I Szutin odszedł spod szubienicy obłąkany i obłąkany żył już w mogile więziennej. Towarzyszom, pytającym go przed śmiercią, tak mówił syczącym głosem, dziko oglądając się, odmachując od tajemniczych widzeń rękoma. Tam straszno, ale nie można mówić. Tam żmije okręcają się do koła mego ciała, wpijały się w nogi, ściskały mi ręce, tam wszystkie strachy, ale nie wolno mówić o tem. Oni słuchają. Zaiste. W każdej celi było maleńkie okienko w drzwiach, przez które zaglądało oko żandarma, nieruchome, oświetlone elektrycznością. W nocy krzyk obłąkanego towarzysza. Tu urząd kata sprawował aresztant skazany na katorgę za siedem zabójstw. Tu ludzie wieszani patrzyli w niebo, nie chcąc ostatniej chwili skalać wejrzeniem. Tu jednak żyli myśliciele, którzy rozwiązywali apokalipsę, morozow i takie dusze jak Wiera Figner lub Janowicz, który przed powrotem do kraju odebrał sobie życie, nie mając siły już zacząć tam żyć. Nad brzegiem szumiących wód, na skrawku ziemi, wśród głazów, za potwornymi murami fortecy, jest cmentarz bez krzyży, bez drzew, bez furty dla modlących się. Wrony ostrzą tam swe dzioby, fale w dzikich szkwałach jesiennych wyją tam i biadają nad marnością wszystkiego. Tam leżą nieboszczyki.